Cześć! Dzisiaj zabieram Cię do historycznego miejsca latarni Ergirei, która jest położona w gminie Egersund. W trakcie tej wycieczki opowiem Ci o 5 rzeczach, które zachwyciły mnie wśród Norwegów i jestem z tego bardzo zadowolony, bo właśnie do Norwegii sprowadziłem się po to, aby mieć możliwość czerpania z ich wiedzy, z ich doświadczenia i również ma to posłużyć Tobie, po to, żebyś mógł skorzystać na tym i sprawić, że wiedza, którą... Wow! Tak to jest, jak to się nagrywa właśnie vlogi i się nie patrzy. Ale ciekawe miejsce. W trakcie właśnie tego vloga będę relacjonował, co widzę, co spotkałem. Ale wracając do tematu głównego, ponieważ chcę Ci opowiedzieć właśnie, a może stanę dla bezpieczeństwa swojego przede wszystkim. Wiecie co, ja chyba sobie jednak tutaj przycupnę, tak po prostu w trosce o swoje zęby. Ale obiecuję zrobić przebitki i na pewno się ruszymy z tego miejsca, żebym również mógł uchwycić, jaka Norwegia jest piękna i malownicza. Ale wracając do setna, powiedziałem, że mówię 5 rzeczy, które naprawdę spostrzegłem wśród Norwegów i możemy się od nich tego nauczyć. I niczym właśnie latarnia morska, która się nam tak ładnie spina z dzisiejszym tematem, może rozświetlić nasze życie. Tym bardziej, że latarnia morska jest symbolem poszukiwania światła duchowego, więc idealnie to pasuje. Jeszcze tak w ramach ciekawostki, ponieważ dowiedziałem się czegoś więcej na temat tej latarni morskiej, którą Ci również pokażę pod koniec materiału, jak już tam się doczłapię. To więc w trakcie II wojny światowej to miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, było jednym z pierwszych miejsc inwazji Niemców. Ponieważ gmina Egersund, w której się znajduje, jest bardzo dobrze wysunięta względem Stanów Zjednoczonych. Tutaj jest położona linia komunikacyjna i właśnie Niemcy mieli ochotę podbić to miejsce, przeciąć linię komunikacyjną i jednocześnie odciąć Norwegów od możliwości propagowania informacji, że zostali właśnie najechani. Okej, a teraz przechodząc do setna, powiem Ci pierwszą rzecz, którą właśnie spostrzegłem u Norwegów i jest ona naprawdę fenomenalna. A mianowicie, Norwegowie są bardzo otwarci. Kiedy się sprowadzałem do Norwegii, wówczas doznałem dużo bardzo ciepłych słów, gestów, pomocy. Dostałem podwózkę z lotniska, która była dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ byłem obcokrajowcem, który nie zna żadnego słowa po norwesku, a jednak to po prostu pytając przechodnia zaoferował mi podwózkę z lotniska. Było to bardzo miłe. Kiedy się sprowadziłem już do swojego mieszkania, kiedy dotarłem, no nie miałem pełnego wyposażenia. Nie miałem na przykład czajnika. Ogłosiłem się, że poszukuję czajnika na lokalnej grupie tego miasta. Odezwała się do mnie bardzo przemiła gospodyni domowa. Powiedziała, że jest szczęśliwa, że właśnie gości nowe osoby w swoim mieście i zaoferowała mi czajnik, który już dawno nie używa. Naprawdę to był mały gest, no nie wiem czy mały gest, no bo czajniki elektryczne no nie są taką rzeczą, która jest najtańsza. Odstąpiła mi go zupełnie za friko, za darmo, życzyła mi wszystkiego dobrego, powodzenia. Ten czajnik w ogóle był taki czyściutki, wymyty, no naprawdę coś takiego niespotykanego. I to Norwegowie są bardzo, bardzo życzliwi. Kolejna rzecz, tutaj widzimy rower, tutaj go nawet może nie tyle zoomuję, co go pokażę. Ten rower wrzuciłem do grilla sobie aktualnie. W każdym razie to jest właśnie rower, za pomocą którego docieramy do latarni. Dobrze, że jeszcze nie robię vlogów właśnie z rowera, ponieważ to już wtedy bym w ogóle stracił wszystkie zęby. Ale nawiązując, ten rower dostałem od właściciela swojego mieszkania, które wynajmuję. Powiedział, że tak, że słuchaj, ja mam stary, nieużywany rower i jeżeli chcesz, to ja Ci mogę go oddać zupełnie za friko, bo Tobie się na pewno przyda. Ja mi po prostu tak, szczęka opadła, o co tu chodzi, że po prostu wszyscy mnie tak zupełnie za nic rozpieszczają. No i to jest właśnie piękne wśród Norwegów. Mogę jeszcze tutaj dookoła pokazać Ci miejscówę, pobawić się troszkę. Chociaż tutaj nie mam tak dużo o coś tam jeszcze. Dobra, tu jest właśnie tarasa wycieczkowa. Tam oto sobie coś wyrżnąłem i prawie zęby wybiłem. No ale w każdym razie, jeszcze przechodząc do setna, Norwegowie są bardzo mili, bardzo życzliwi. Mają po prostu dużo satysfakcji z tego, że są w stanie komuś pomóc zupełnie bezinteresownie. Ich pomoc jest szczera, bezinteresowna. Ludzie darzą Cię naprawdę serdecznymi uśmiechami, chcą Ci pomóc, życzą Ci jak najlepiej. Jest to fenomenalna cecha wśród Norwegów, po prostu, którą pokochałem.
No i też zacząłem jeszcze bardziej stosować. Więc miłość do drugiego człowieka jest tu bardzo ważna i co najważniejsze, jest ona przede wszystkim szczera. Tu nie ma w ogóle tony, nie ma tu odrobiny fałszu. Wszystko jest tak szczere, bardzo sympatyczne. Dobra, bo się powtarzam. Przejdźmy do punktu drugiego. W punkcie drugim opowiem Ci to, że Norwegowie nie znają takiego czegoś jak zawiść, nie znają takiego czegoś jak nienawiść, nie znają takiego czegoś jak na przykład nawet w firmie, w której pracuję, nie ma takiego czegoś jak pouczanie, nie ma takiego czegoś jak sarkazm, nie ma takiego czegoś jak wytykanie, nie ma takiego czegoś jak zazdrość czy złorzeczenie innej osobie. Norwegowie są świadomi, że niektóre kraje mają tu do siebie, że na przykład jesteśmy zazdrośni Polacy, że ktoś ma lepszy samochód od nas. No Norwegowie w ogóle sobie tym głowy nie kłopotają. Dla nich ważniejsze jest to, żeby oszczędzać swoje zasoby czasowe, zasoby umysłowe i zasoby emocjonalne i nie tracić właśnie tych zasobów na właśnie te negatywne cechy, o których wspomniałem. Norwegowie starają się każdą wolną chwilę wykorzystać, będąc właśnie osobą jak najbardziej szczęśliwą i dając to szczęście innym. Dla nich to szczęście jest właśnie najważniejsze. Bycie, mieć satysfakcję z życia, radość z życia. Po co tracić w ogóle czas na właśnie zazdrość, na jakieś nieprzyjemne uczucia, które nie służą ani mnie, ani innym. I właśnie Norweg powiedział mi, że te emocje, takie jak no właśnie zawiść, zazdrość, pouczanie, mówienie, co ma się zrobić, jest właśnie takimi metodami komunistycznymi. I te rzeczy właśnie dominują w krajach komunistycznych czy krajach postkomunistycznych. Akurat Norwegia w trakcie po II wojny światowej była po zachodniej stronie bariery, więc oni raczej właśnie komunizmu nie doświadczyli, mogli rozwijać się niezależnie i w ten sam sposób wytworzyli sobie wspaniałą kulturę ludzi życzliwych, żyjących w zgodzie ze sobą, z harmonią i naturą. Wspomniałem jeszcze w punkcie drugim, że Norwegowie nie mówią sobie, co masz robić. I tutaj jest punkt trzeci, bardzo ciekawy, a mianowicie to, że Norwegowie w trakcie właśnie pracy biorą dużą inicjatywę na siebie. Czyli tak, podsumowując punkt drugi, dostaniesz duże wsparcie ze strony osób, z którymi współpracujesz, osób ze strony właśnie, z którymi żyjesz, ale jednocześnie wymaga się od ciebie również dużego zaangażowania. Tylko uwaga, to zaangażowanie jest naprawdę sympatyczne, miłe. To jest naprawdę wielka radość, że możesz odpłacić drugiemu człowiekowi. Więc dodają mi dużo rzeczy i również w trakcie właśnie projektu programistycznego, który realizuję wspólnie ze swoim zespołem, wygląda to w ten sposób, że nie ma podziału, że ty jesteś programistą, że ty jesteś Scrum Masterem, że ty jesteś Project Managerem, analitykiem. Kiedy zaczynałem pracę, popełniłem jedno małe faux pas, a nawet może nawet duże. Ale polegało to na tym, że poszedłem do jednego z swoich kolegów, którego jeszcze wówczas nie znałem i zapytałem go, słuchaj, powiedz mi, jak masz na imię, czym się aktualnie zajmujesz, jaka jest twoja funkcja? On tak na mnie popatrzał, o co w ogóle ci człowieku chodzi, jaka jest jego funkcja, no to odpowiedział mi, ale ja jestem sobą. Ja nie potrzebuję żadnej labelki, ja nie potrzebuję żadnego nazwy zawodu i tutaj właśnie wygląda bardziej z perspektywy tej organizacji, w której ja pracuję, ponieważ tak jak Ci wspomniałem, jestem pierwsze tygodnie w Norwegii i to są moje pierwsze doświadczenia, które mogą być nieco rozbieżne, tym bardziej, że słyszę, że jest różnica między wschodem a zachodem, nie mówiąc o północy a południu. W każdym razie, w organizacji, w której ja pracuję, podobno to jest właśnie domena zachodnich Norwegów, czymś w rodzaju, co się nazywa organizacją turkusową, czyli nie ma tu konkretnych labelek, nazwy zawodu, ty po prostu tu jesteś w danym projekcie i musisz pracować nad danym projektem, tak aby na koniec dnia, ładnie to właśnie Norwegowie zaznaczają, na koniec dnia musisz dostarczyć konkretną wartość dla swojego projektu. Jeżeli chodzi o tworzenie funkcjonalności w kodzie, to nie wygląda to w ten sposób, że mamy Scrumy, Scrum Master pozyskuje zadanie od analityka, układane jest w backlog i wówczas wtedy tworzymy na
następny sprint. Nie, tu tak nie wygląda. Tu w każdym razie, ja jestem Przemek, ja mogę iść do analityka. Czy pozyskuję to project manager? Nie ma znaczenia, jestem Przemek, mogę pozyskać to zadanie. Więc tutaj jest taka luźne powiązanie pomiędzy nazwą funkcji, a tego, co realizujemy. I to jest właśnie piękne, ponieważ Norwegowie w ten sposób właśnie sprawiają, że czujesz się w zespole znacznie przyjemniej. Nie jesteś tylko i wyłącznie programistą, który na dziże musi przesuwać taski, klepać kod 8 godzin dziennie, tylko możesz się podzielić, że robię to, pozyskuję wymaganie od analityka, rozmawiam z grafikiem, żeby przygotował mi konkretną grafikę. Jak tutaj widzisz, ja cały czas posługuję się nazwami konkretnych zawodów, konkretnych funkcji, ale mówię to tylko i wyłącznie, żeby dać Ci to obraz, ponieważ ja nie pójdę do grafika, ja pójdę do Katryny i żeby po prostu wiem, że Katryna zna się na grafice i mi w tej sprawie pomoże. Ja jestem w stanie pójść do Szelmunda po to, żeby dał mi konkretne wymagania, ponieważ wiem, że on jest tutaj ma znacznie szerszą wiedzę z zakresu pracy z klientem. Norwegowie w ogóle bardzo kochają się uczyć, bardzo lubią zdobywać, bardzo lubią poznawać nowe doświadczenia. To jest jedna rzecz, dla których oni są na przykład uzadowoleni, że na przykład ktoś z innego kraju przypłynął do nich po to, żeby właśnie wymieniać swoje doświadczenie, ponieważ w ten sposób oni się uczą, oni są bardzo otwarci. Ja myślę, że teraz możemy przejść kawałek dalej, żeby pokazać Ci parę rzeczy dotyczących właśnie miejsca, w którym się znajdujemy. Więc idziemy właśnie do latarni. Ja po drodze postaram się zrobić kolejne punkty, a przy okazji nie stracić zębów. Dobra, lecimy w podróż dalej. Do zobaczenia! Może jak jestem w drodze właśnie do tej latarni, to wykorzystam ten moment, aby jednocześnie pokazać Ci kilka fantastycznych widoków. I przytoczę punkt czwarty, bo punkt czwarty bardziej przytaczam z tego względu, że bardzo mnie rozbawił. To jest ciekawa rzecz i bardziej jest dla mnie komiczny niż tutaj użyteczny, ale to jest to, że w momencie, kiedy miałem mieć swój pierwszy dzień w firmie, zapytałem swojego kolegi z pracy: słuchaj, a jaki jest Twój sposób na żywienie się w firmie? Czy jest jakaś kuchnia, czy jest jakaś kantyna, gdzie można kupić jedzenie? Jak to wygląda właśnie w tej firmie? No to on mi powiedział, że jest kuchnia, ale na dobrą sprawę nie ma pojęcia, czy tam jest w kuchni jest jakieś urządzenie, gdzie można sobie jedzenie podgrzać, ponieważ jest kantyna, tylko że w trakcie COVID-u jest ona zamknięta. No to trochę się tak zdziwiłem. No to słuchaj, jesteś 8 godzin w firmie i nie jesteś w stanie powiedzieć, czy w kuchni znajduje się jakieś urządzenie, jakaś mikrofala chociaż, gdzie można sobie zrobić jedzenie. Trochę taki byłem rozczarowany, zdziwiony, ponieważ no, kuchnia to jest, wydaje mi się, że w Polsce miejsce, gdzie spędzamy czas dosyć sporo w trakcie pracy w projekcie. Jednocześnie, żeby trochę poopowiadać, pogadać, zapoznać się, coś zjeść. Natomiast w Norwegii kuchnia ma zupełnie inne znaczenie. No i mimo, że mój kolega miał doświadczenie w pracy no kilkuletnie, jak nie kilkunastoletnie z tego, co się orientuje, nie wiedział, czy w kuchni znajduje się mikrofala i musiał zapytać swojego kolegi. No i jak się okazuje, jak poznałem, do czego służy kuchnia w Norwegii, no to w Norwegii kuchnia ma inne zastosowanie, a mianowicie jest tam po prostu wielki, ogromny automat do kawy. I to jest miejsce, główne miejsce spędzania czasu Norwegów, to jest właśnie z kubeczkiem kawy. I nawet mówi się, ja tego nie wiem, ponieważ to słyszałem od swoich kolegów mieszkających właśnie w Oslo, że w momencie, kiedy wsiada się do komunikacji miejskiej, to na dobrą sprawę nie czuje się jakiegoś stresu, pogoni, gdzie po prostu wszyscy się rano spieszą do projektów, do pracy, tylko to właśnie w komunikacji miejskiej jedynie co się czuje to kawę, ponieważ wszyscy zabierają kubeczki z kawą i tą kawę sobie w trakcie podróży popijają. Norwegowie właśnie zamieniają. O, tu jest nawet kawa. Zwróćcie uwagę, kawa. Kawa to jest główny napój Norwegów. I właśnie zamieniają kawę na właśnie swoje działania.
Więc podsumowując, ciekawa rzecz, że Norwegowie spędzają dużo czasu w kuchni po to, żeby pić kawę. Często uderzając do kawy po to, żeby zaparzyć sobie świeżą kawę w kuchni. Ale żeby coś zjeść, to jest raczej dla nich mniej istotne. Ok, prawdopodobnie jesteśmy na miejscu, ale czeka nas jeszcze sporo schodków. No jestem ciekawy, jak sobie poradzę. Przed COVID-em biegałem maratony, ale w trakcie COVID-u, kiedy zamknięto mi siłownię, no to już moja kondycja dosyć bardzo spadła, więc mogę mieć głębszy oddech, podczas kiedy będę mówił punkt piąty. A punkt piąty to jest poszanowanie dla innych, innego zdania, innego hobby, a mianowicie to objawia się tym, że jeżeli w Norwegii ktoś ma odmienne zdanie do ciebie, no to jest po prostu okej. I nic więcej tutaj nie trzeba dodawać. To jest coś naturalnego, bardzo dobrze, że masz inne zdanie, że masz inne hobby, że zajmujesz się innymi rzeczami. Po prostu szanujemy to. W Polsce, no nie chcę nic mówić, co by się stało, jakby się spotkały dwie osoby o innych poglądach politycznych. Albo na przykład, co jeżeli by ktoś powiedział, że jest na imprezie, a ze mną się nie napijesz. Bardzo ciekawa rzecz, która mnie spotkała na początku pracy, to jest to, że zaproponowano mi spotkanie, wspólny lunch. I od razu, w momencie, kiedy powiedziano, że słuchaj Przemek, my mamy taki zwyczaj, że my jemy lunche razem, ale jeżeli nie chcesz do nas dołączyć, no to spoko, my szanujemy twoje po prostu podglądy. Jeżeli chcesz zjeść lunch samemu, no to po prostu zjedz sobie ten lunch samodzielnie. Więc od razu na dzień dobry zostawiono mi taką furteczkę, że jeżeli nie mam ochoty, no to mogę nie iść. No w Polsce wydaje mi się, że to troszkę wygląda w ten sposób, że jest jakaś impreza integracyjna i ty nie pójdziesz na imprezę integracyjną, no to się spotyka to z raczej takim, może nie to, że z niezadowoleniem, ale po prostu będą cię dużo osób namawiało, będzie chciał, żebyś poszedł. Niekoniecznie możesz się z tym dobrze czuć, ale no po prostu czasami jest tak, że pójdziesz na tą imprezę, żeby mieć spokój, a nie do końca będziesz się czuła na tej imprezie komfortowo. Więc w Norwegii jest tak, że jeżeli czegoś nie chcesz zrobić, nie musisz tego robić. Oczywiście tutaj nie mówię o takiej codziennej pracy, ale chodzi o to, że na przykład jeżeli jest jakieś wyjście integracyjne, no to możesz nie przyjść, możesz tego nie robić. Jeżeli masz jakieś inne hobby, które jest na przykład nietypowe, no to my je szanujemy. Więc to mi się podoba, że tu jest właśnie taka otwartość. I tak podsumowując ten materiał, te 5 punktów, to właśnie Norwegia jest taką moją latarnią, gdzie ja pobieram nowe doświadczenia, które przyświecają mi i będą mi służyły do końca życia. Ok, tyle ode mnie. W kolejnym materiale z serii Przemek uczy się vlogować, bo do tej pory tylko i wyłącznie u mnie na kanale materiały techniczne się pojawiały, ale teraz jest jakieś nowe doświadczenie. Zupełnie inna bajka, szczerze muszę powiedzieć. Ok, dobra, no to co? Jeżeli Ci się materiał podoba, proszę zostaw łapkę w górę, suba na kanale. No i jeżeli widzisz, że tym materiałem możesz komuś pomóc, możesz wskazać dodatkową życiową latarnię, to koniecznie udostępnij ten film, podziel się ze swoimi znajomymi. Tyle ode mnie, pozdrawiam Cię ciepło, cześć!